Hej, nazywam się Maciek i od 100 dni jestem onkodrasem. Dokładnie 100 dni temu dowiedziałem się, że część komórek w moim organizmie postanowiła się zbuntować i narobić trochę syfu. Zmutowały i to pojechały po bandzie, ponieważ przekształciły się w nowotwór złośliwy kości udowej, który jest stosunkowo rzadki, chrzęstniaką mięsek mezenchymalny. Nie dość, że są złośliwe, to okazało się, że lubią podróżować, ponieważ w niespełna miesiąc postanowiły najechać moje płuca liczniej niż Polacy najeżdżają w Chorwację podczas wakacji. Ostatnie 100 dni diametralnie zmieniło moje życie. Łodycze zostały wyparte przez ketonal i morfinę, rower przez wózek inwalidzki, a sok pomarańczowy przez lewy z izotopów iperytu czy platyny. Według lekarzy, pomimo szerokich działań leczenia, niestety póki co choroba wciąż się rozwija. Chciałbym podziękować każdemu z Was z osobna, zwłaszcza moim koleżankom i kolegom z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, krakowskiej kurii, posłom i działaczom Śląskiego Oddziału Nowoczesnej, dzieciakom ze Szkoły Podstawowej w Jaśle i lekarzom z Krakowskiego Centrum Onkologii, którzy podjęli walkę z nowotworem, pomimo że ich koledzy z piekarni śląskich i z Gliwic skreślili mnie i moją chorobę już w styczniu. Dziękuję Wam za każde wyrzeczenie, mszę, modlitwę, za każdą prośbę skierowaną do Boga, żeby zaingerował w biologię i naprawił to, co się zepsuło. Dziękuję za każde odwiedziny, za każdą rozmowę, za każdy telefon, za każdą wiadomość, za każdą jedną ciepłą myśl. Dzięki Wam. Mam siłę do walki z chorobą. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie nie tylko mnie, ale moich najbliższych. Zawsze mogę na Was liczyć. Jestem w stanie odwdzięczyć się za to całe dobro, które już teraz od Was otrzymałem i którego doświadczam codziennie. Dlatego jedyne, co mogę zrobić, to obiecać, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać z tym nowotworem. Zrobię wszystko, co tylko będę w stanie, by walczyć i zwyciężyć. Bardzo chcę żyć i przeżyję słowo harcerza. W okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Wam, byście cieszyli się życiem. Każdy dzień jest piękne, jednak nie zawsze w natłoku obowiązków dostrzegamy, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. Pozdrawiam Was, widząc tyle entuzjazmu i tyle radości. Adesso dovrei dire una cosa che ci rattristerà il cuore. Ale teraz muszę Wam powiedzieć coś, co troszkę zasmuci Wasze serce. Facciamo silenzio. Proszę Was o ciszę. È una cosa di uno di voi. To jest historia życia pewnego, jednego z Was. Maciej Simon Siesta aveva poco più di 22 anni. Maciej Szymon Cieśla miał nie dużo więcej niż 22 lata. Aveva studiato disegno grafico. Studiował projekt graficzny. E aveva lasciato il suo lavoro. I pozostawił, porzucił swoją pracę. Per essere volontario della GMG. Żeby stać się wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. Infatti sono suoi
tutti i disegni delle bandiere. To on przygotował wszystkie projekty. Le immagini dei santi patroni. Obrazy świętych patronów. Il kit del pellegrino. Odznaki pielgrzyma. E così via, che adornano la città. Które teraz tak pięknie ozdabiają miasto. Proprio in questo lavoro ha ritrovato la sua fede. Właśnie w tej swojej pracy odnalazł swoją wiarę. A novembre le fu diagnosticato un cancro. W listopadzie zdiagnozowano go z rakiem. I medici non hanno potuto fare niente. Lekarze nie potrafili zrobić, nie mogli zrobić nic. Neppure con l'amputazione della gamba. Jedynie amputować nogę. Lui voleva arrivare vivo alla visita del Papa. Chciał żyć wtedy, kiedy przyjedzie papież. Aveva un posto prenotato nel tram in cui viaggerà il Papa. Nawet miał zarezerwowane miejsce w tramwaju, którym będzie podróżował papież. Ma è morto il 2 luglio. Zmarł 2 lipca. La gente è molto toccata. Ha fatto un grande bene a tutti lui. Wszyscy byli bardzo tym poruszeni z powodu dobra, które przyniósł. Adesso tutti in silenzio. Teraz wszyscy w ciszy. Pensiamo a questo compagno di strada. Pomyślmy o tym naszym przyjacielu z naszej drogi, ludzkiej drogi życia. Che ha lavorato tanto per questa giornata. Który pracował tyle dla tych Światowych Dni Młodzieży. E tutti noi in silenzio. I wszyscy my tutaj w ciszy. Dal cuore preghiamo. Módlmy się. Ognuno preghi dal proprio cuore. Lui è presente fra noi. On jest tutaj z nami. Qualcuno di voi può pensare questo Papa ci rovina la serata. Ktoś z was mógłby pomyśleć, że ten papież przedłuża troszkę ten nasz wieczór. Ma è la verità. E noi dobbiamo abituarci alle cose buone e alle cose brutte. Ale prawda jest taka, że powinniśmy się przyzwyczaić do dobrych rzeczy i do złych rzeczy. La vita è così, cari giovani. Życie jest takie, kochani młodzi. Ma c'è una cosa la quale noi non possiamo dubitare. Ale jest jedna rzecz, o której nie powinniśmy nigdy wątpić. La fede di questo ragazzo. Wiara tego chłopaka. Di questo nostro amico. Tego naszego przyjaciela, che ha lavorato tanto per questa GMG, który pracował tyle dla tych Światowych Dni Młodzieży, lo ha portato in cielo. E lui è con Gesù in questo momento guardandoci tutti noi. Ta wiara zaprowadziła go do Jezusa i teraz jest w niebie patrząc na nas. E questo è una grazia. Un applauso al nostro compagno. I to jest wielka łaska. Poproszę o applauso. Anche noi. Również my. Lo troveremo un giorno. Pewnego dnia go spotkamy. Ah, eri tu. Piacere di conoscerti. Così. Perché la vita è così. Dlatego, oggi siamo qui, domani saremo là. Il problema è scegliere la giusta strada, come lui l'ha scelta. Problem polega tylko na tym, żeby wybrać dobrą drogę życia. Ringraziamo il Signore perché ci dà questi esempi di coraggio
di giovani coraggiosi che ci aiutano ad andare avanti nella vita. Podziękujmy Panu za to, że daje nam tak odważnych ludzi, przede wszystkim ludzi młodych, którzy pozwalają nam iść naprzód w naszym życiu. E non avete paura, non avete paura. I nie bójcie się, nie bójcie che się. Dio è grande, Dio è buono. E tutti noi abbiamo qualcosa di buono dentro. Adesso vi congedo, domani ci vedremo, ci rivedremo. Voi fate il vostro dovere, che è fare chiasso tutta la notte. Jutro się zobaczymy. Teraz was żegnam. E far vedere la vostra gioia cristiana, la gioia che il Signore vi dà di essere una comunità che segue Gesù. A teraz bądźcie szczęśliwi i radośni. To jest nasz obowiązek, tych, którzy idą za Jezusem.